Trzecia mapa, pole bitewne wieczności. Jeszcze raz zobaczymy z pierwszego piku i z pierwszego bana drużynę Feel the Heat, bo Makę zaprosił nas na mapę z Diablo. My wczoraj podjęliśmy taką decyzję, banować Garrosha, bo po przeciwnej stronie jest Feel the Heat i Vid jest bardzo dobrym Garroshem. Bergult, czyli pan Burger, ukrywa się pod tym nickiem. O, tutaj ten pan dla Wikingów też bardzo dobrze gra Garroshem, więc my mieliśmy wczoraj fajnie. A tego Garrosha żadna ze stron banować nie chce. Leoryk wyrzucony. Standardowy ban Deathwinga, gdy mamy drugi pick. Chen wyrzucony. Ocie choroba. Czym zagra Max Passion na topie? W sumie Max Passion też jest bardzo mocnym Leorykiem. O, wreszcie ban Garrosha. Po dwóch przegranych mapach. Człowiek uczy się na błędach. To jest zabranie Tyraela na first picku? Nie. Zarya. Trzeci raz w tej serii pojawia się Zarya. Nie zawsze wygrywa. Zauważmy. Po stronie Feel the Heat wygrała, po stronie Wikingów przegrała. Ale trzecia mapa i trzeci raz Zarya w pierwszej rotacji pików. Liming, Ana. Ana otwarta, nie zaryzykowali. Właściwie zaryzykowali Wikingowie, oddając tą Anę X-Rayowi, ale X-Ray powiedział: nie, 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 Ana nie dla mnie, ja dziękuję. Bierzmy Zaryę. Zarya też dobrze działa na magów, bo Zarya w momencie, w którym lecą te tajemne pociski Liming czy tajemna kula Liming, może rzucić osłony i zagwarantować sobie bardzo dużą ilość energii. A to zwiększa obrażenia z autoataków i z granatów. Garrosh wyrzucony, Tyrael otwarty. Vid bierze w ręce swojego drugiego ulubionego tanka. Ultralisk jeszcze raz Reynorem, no bo Dino gra Zaryą. I na osłonach będą chcieli przetrwać nano wzmocnioną Liming z uświęceniem jeszcze i strefą wykluczenia. Trzeba banować Lucio. Ta kompozycja Zarya Reynor w ogóle nie jest mobilna. Tyrael dodaje troszeczkę mobilności, ale chciałby Tyrael ten święty cios od poziomu 7 z ulepszeniem do szybkości autoataków dawać Reynorowi. No i sam Reynor, bestia jeśli chodzi o robienie nieśmiertelnego. Pytanie, czy koncentrują się na tym, by Reynor faktycznie zagrał na pierwszym poziomie pod wyścig Immortala. ETC wyrzucony. Nie ma prostego engage'u. ETC tak naprawdę, gdy jest po przeciwnej stronie Tyrael, my mamy ETC-ka. My do 10 poziomu tym ETC-kiem musimy wjeżdżać raz za razem po tego Tyraela. Nauczyłem się tego od fanklubu Laubera, od Diktików. Trzeba miażdżyć tego Tyraela. On nie ma szans odwrócić się w jakikolwiek sposób na ETC-ka, więc musimy to wykorzystywać. Johanna dla Bergulta. Max Passion z Arthasem. Ten Arthas chyba też był wczoraj wykorzystywany przez Feel the Heat na polu bitewnym wieczności ze Stukowem i z tankiem Garroshem na fanklub Laubera. Sprawił dużo kłopotów. Malfurion mimo wszystko, częściej mana dla Tyraela najwidoczniej będzie wykorzystywana, ale ten wyścig, ooo, Maltael. Okej, okay. Johanna Arthas to nie jest, i do tego Liming to nie jest taka trudna gra dla Maltaela. Najgorsze są duże ilości ogłuszenia i szybki burst. Na przykład taka Jaina, ciężko Maltaelowi wtedy wchodzić. Ale pod ten slow Arthasa, gdy tam jest unieruchomienie, ale może wysysać duszę. Gdy Johanna ma mini stuna, trochę slowa i jedynie Erko może dłużej przytrzymać. Najbardziej boli Ana z granatem biotycznym. Trzymać się na dystans, połkować, zabić, dać reset. Taka decyzja Wikingów. Hanzo na last picku. Brak Greya. Gia bardzo dobrze gra Greyem. Ale Gia chyba stwierdził, że no nie przebije się. Nie ma takiej opcji, żeby się przebić. Na połk. Pograć. Hanzo Liming. Dobry wyścig nieśmiertelnego. Czy Maltael Reynor zrobią w podobnym stylu Immortala? Przekonamy się. Kwestia tego, jaki talent gra na pierwszym poziomie Reynor. Mają też dobry target dla osłon, jeśli chodzi o
Maltaela, więc nie będą chcieli zawodnicy Wikingów podejmować takich bezpośrednich wymian. Makę na Liming, Bergul zagra Johanną, Max Paszę Nartasem, Skok na Anię i Gia Hanzo. Po przeciwnej stronie Vit, Tyraelem, X-Ray, Malfurionem, Ultralis, Kraynorem, Dino, jako Zarya i Blade, Maltaelem. 2-0 dla Phil the Heat. Nie zapominajmy o dobrym combo. Ana, Liming, uśpienie oddany, bomba Liming, próba resetu. No ale ten uśpiony cel dostanie osłony Tyraela, dostanie osłony Zarii. Reynor ma jeszcze adrenalinę. Jest eksterminator. Ataki podstawowe wymierzone w stronników, najemników i potwory. A potworem jest nieśmiertelny. Zadają obrażenia zwiększone o 75%. Premia ta wzrasta do 125%, gdy aktywna jest inspiracja. Kanon nadziei od Johanny. Chce odciążyć Bergult supporta. Nie gra bloków, nie gra żelaznej skóry. Kanon nadziei. Damage over time Maltaela można częściowo znegować. Czy jest to rozsądne? Powiedziałbym, że średnio, ale... ale przekonamy się, czy to coś da. 8 stacków. Ubolit dla G na pierwszym talencie. Vit naładował Dino energią. No i to Zarya będzie miażdżyła przeciwnika. Chyba więcej teraz obrażeń zrobiła Zarya, nie. A nadal Reynor. Pod kosę na pierwszym talencie Maltael. Długie ramię śmierci. Maltael robi obozowisko, Maltael się nie przejmuje. Obozowisko też z dolnej części mapy przejmowane przez Phil the Heat. Phil the Heat kontroluje mapę. Phil the Heat gra pewnie. Natomiast Wikingowie, no, tą mapę przegrają, jak się mówi kolokwialnie, do domu. Arthas pod blok. Reynor leci na topa. Ultralisk będzie chciał pchać górną część mapy. Na dole to pchanie im nie wychodzi. Johanna za szybko z Liming czyści. Pomaga także Hanzo. A Arthas na topie nie podejdzie pod Reynora i Maltaela, więc można już pierwsze struktury przeciwnikowi zabierać. To jest laning phase. Tutaj jeszcze wymiana jest na liniach. Natomiast inaczej to będzie wyglądało, gdy pojawią się nieśmiertelni. No i najlepiej tymi dwoma pokerami trzymać środek, sprawdzać flanki i robić sobie za darmo obrażenia w przeciwnika i w Immortala. Natomiast jeżeli Phil the Heat po prostu wejdzie w przeciwnika, to może się po nim przejechać. Atak podstawowy przeciwko celowi trafionemu niedawno magicznym pociskiem zada dodatkowe obrażenia. Jak widać, jest chęć, żeby Liming też miała zwiększony damage output nieśmiertelnego, ale także w jeden cel. Obozowisko pilnuje X-Ray. Czają trochę później. Malfurion z korzeniami Kalafiora. Arthasa mógłby bardzo łatwo jego heal znegować. Nawet nie mogą zagrać skoku Johanny i Syndragosy, jak tak myślę, no bo pojawi się uświęcenie i tyle. I uświęcenie, ukojenie. Bardzo ciężko jest przebić się ekipie Wikingów przez to, co ma Phil the Heat. Duża ilość osłon, duża ilość healii. Pół bohaterów ma self-heala, pół nieśmiertelnego zabrane. Brama z góry spada. Wiecie, że jak jest zniszczona brama na topie i wieżyczki, to ten szaman upadłych jest w stanie zabrać fort. Ten pierwszy puszczony. Że ta rotacja też miała bardzo dużo. O, out of position pan X-Ray. Przypłacił to życiem. Czas jednak zyskali do zrobienia nieśmiertelnego. Gonią jeszcze Blade'a. Blade także się troszeczkę zagalopował. No, Immortal był ważniejszy, jak widać. Ale porcia expa wskoczyła. Demki jako pierwszy także dla Phil the Heat.
i śmiertelny z ogromną ilością osłon. Są te zwiększone autoski, zwiększona szybkość autosków dla sojusznika, który otrzymuje święty cios. Jest nie tylko Zarya, ale także Jimmy Raynor. Z tego skorzystają. Arthas, zejście z flanki, Gia się wystakował, Dino wyłapany, ale co z tego? Peltel nie pcha za szybko struktur. To jest ta sytuacja, dlaczego Arthas może zejść, ale ten Arthas odcinany od powrotu na górną część mapy, żeby rozbijał się exp. Plus Maltael robi już obozowisko. Blade, jakie talenty. Obszarowe naznaczenie, jeżeli uderza z kosy. Plus na czwartym poziomie zasięg Tałunu wzrasta o 33%. Jego czas odnowienia zostaje skrócony o 3 sekundy, a koszt zmniejszony z 50 do 30. Więc może Maltael tym E swoim całunem spamować. W pewnym sensie nawet lekko obijać. Nieśmiertelnego. Brak spowolnienia, co mnie też dziwi, bo przecież jest Jimmy Raynor. No ale Jimmy Raynor z drugiej strony nie gra talentu pod spowolnienie. Natomiast doklikać się do przeciwnika, czy Zarią, czy Raynorem, zawsze jest przyjemnie tego slowka mieć więcej. Z tym, że ten talent Maltaela daje jeszcze jedną wartość. Kiedy odpali Arthas gulę i dobrze wskoczy Maltael, to może naznaczyć wszystkie gule i ze wszystkich guli się leczyć. Co oznacza, że bez dobrego granatu biotycznego Skoga tego Maltaela nie zabiją. Oprócz samego leczenia jeszcze osłony Tyraela, osłony Zarii. I najprawdopodobniej uświęcenie z ukojeniem. Pan Tyrael i Malfurion. Vergul doślepia, naznacza cele. Tutaj zaraz ściągnąć. Port z dolnej części mapy może za moment przestać istnieć. Wit nie odpuszcza, ale musi odpuścić. Obrażeń sam Tyrael nie ma wystarczających. Zajmują walkę. Makę stara się trafić gdzieś pociskami. Wit oberwał, ale znowu miecz Eldruina defensywnie wykorzystywany. Max Passion znalazł Blade'a. I co z tego? Rotacja Field Hit jest znacznie szybsza. W dobrej pozycji aktualnie nieśmiertelni dla ekipy Wikingów. Uświęcenie dla Tyraela, ukojenie Malfuriona, Hyperion, Raynora, strefa wykluczenia Zali, udręczone dusze Maltael. Przy niewej stronie fale mocy Liming, błogosławiona tarcza Johanny, nano wzmocnienie Liming. Jest smocza furia Hanzo wykorzystana. Arthas czeka. Wydaje mi się, że patrząc na to, co ma przeciwnik, mógłby Max Passion wybrać gulę. Ale gdyby wygrali nieśmiertelnego, to ta Syndragosa miałaby jeszcze większą wartość w puszowaniu. Oddali pozycję, po raz kolejny oddali pozycję. Przez te błędy w rotacji i błędy w pojedynkach 1 na 1 inicjują 5 na 4. Blade się leczy, Blade nie wytrwał, zresetowany przez Makę. Makę na nano wzmocnieniu zamiata. Święcenie Tyraela zostało przerwane w tamtym teamfightie, no i może teraz Vit odpalić dla X-Raya. Do połówki nieśmiertelny zbity. Teraz trzeba się ustawić Hanzo. O, pod tą ścianą, cyk. Rozwidlona strzała. Trafiana armia umarłych, ostatecznie wybrana przez Arthasa. Ten skin jest zabroniony, by the way. Trata fortu. Dzięki naszemu triumfowi wreszcie zapanuje tu ład i harmonia. Cztery do zera. 9 minut gry za nami. W punktach doświadczenia bardzo podobnie. W strukturach na razie lepiej troszeczkę feel the heat. Chociaż, no teraz te struktury zabierane. Mocza furia z dystansu. X-Ray jednak był w stanie zagwarantować. Piękne oczyszczenie Malfurionem. Malfurion jest najlepszą. Skin Liming jest zabroniony. Striker Liming jest zabroniona. To jest siatkarka Liming.
Malfurion jest najlepszą postacią do tego, żeby wyprowadzić z tej strzały Hanzo. Problem Malfuriona polegał na tym, że nie miał Tyraela na liściu, na naturalnym na wzroście i też nie było uświęcenia Tyraela, więc tutaj wykorzystali to okienko zawodnicy Wikingów. 7-0. Jak siatkarka i jej te piłki, jak zobaczycie Q Liming, jest mniej widoczne, szczególnie na tych białych częściach mapy. Kula jest widoczna, natomiast to Q nie zawsze. Hyperion poleciał. Jeszcze, ole miśnięte, minimalnie, zdetonowany X-Ray, Makę wleciał bardzo głęboko, Makę ma na wzrocenie, Makę jednak się już stąd nie wykaraska. Uświęcenie spalone, troszeczkę na darmo. Czy może on tam obronił? Najważniejsze dla ekipy Wikingów jest to, że utrzymali fort. No i te teamfighty nie wychodzą perfekcyjnie, Feel the Heat gdzieś opuściło gardę. Przygotujcie się. Wkrótce pewni siebie po wygrywaniu 2-0 w serii, którą trzeba zamknąć jeszcze jedną mapą, bo gramy best of 5, najlepszy z 5 map, czyli do 3 zwycięstw. Ale jak widać, jeszcze tej serii nie zamykają, przynajmniej na razie. To się może zdarzyć. Przewaga 1,5 poziomu, a tak naprawdę 15-13, skalowanie też ma w tym momencie znaczenie. Dobrze ustawieni nieśmiertelni dla ekipy Wikingów. Dwóch pokerów będzie bombardowało Immortala, bombardowało przeciwnika. Jezu, jaki to ma zasięg, jak gra ten nadciągający cień Blade. On stąd może zahaczyć Immortala, mi się wydaje. Cyk. Spokojnie. Tam HP trochę spada, nie za dużo. Łapanie Reynora, Ultralisk jednak nie był w stunie. Max Passion gdzieś na plecach szuka wejścia, ale Liming jest na topie. Liming broni tego fortu. Ten fort utrzymali, przeciwnik własny fort też obroni. Dajno przyjmuje na siebie, jest też pancerz magiczny z poziomu 13 na osobistej osłonie Zari. Więc taką bułę od Liming, ciepłą bułeczkę można przyjąć, zjeść. Szukają 16 niebiescy. Ultralisk wykorzystuje Hyperiona, żeby doprowadzić do walki. Strefa wykluczenia Zari, Erki poleciały. Strefa wykluczenia ma krótki cooldown, Hyperion troszeczkę dłuższy, 16 dobita. Wikingowie mają przewagę talentu. Smocza Furia odpalona, Malfurion dostał w czapę, ale Malfurion dostał też pełne combo, przyciąga go za wszelką cenę Bergul. Gdzieś świetne uświecenie Traela, minus 100% ma Blade. Blade nie ma żadnego wsparcia. Rozbrojeni. Bardzo ładnie rozbrojeni. Tu atak w Malfuriona, szybkie uświęcenie, przerzucenie się od razu reszty drużyny. Ale weszli bardzo głęboko pod te autoataki Zari i Ultraliska. X-Ray totalnie bez many. Jak się okazało, ta kompozycja, ja to lubię określać, teamfight na raty, daje oczekiwany rezultat. Mówię, 100% heala, Maltael może mieć tonę shieldów, będzie miał zwiększony HP pool, co z tego, on się nie może leczyć, a Maltael musi się leczyć. Blask kryształowego łuku nigdy nie zgaśnie. Największym problemem jest w moim mniemaniu ta Ana. Nano wzmocniona Liming. Minus 100% heala dla Maltaela. Sleep. Skog robi bardzo dużo. Tego fortu nie ma, z tym fortem mogą się pożegnać. Chcą zadać jak największą ilość obrażeń nieśmiertelnemu, zanim ten wejdzie na struktury przytwierdzy. To jest logiczne, ale bronią Wikingowie zaciekle. Wchodząc głęboko, z przewagą talentu, z przewagą dwóch poziomów. Ale erki ładne poszły.
Świetnie, nie wiem czy to było timingowane, czy też nie, Max Passion ma kłopoty, udręczony już odpalony przez Maltaela, Max Passion jednak leczony przez Anę, leczony przez swoje góle, pożera Max Passion armię i Makę ma combo, Makę ma reset i X-Ray wypchnięty przez nieśmiertelnego, X-Ray nie zauważył, defensywny ród, Jimmy Raynor się pogubił, Jimmy Raynor, żołnierz, który walczy, ale ta wojna wygrana. Czy oni mogą kończyć? Mają Liming, Hanzo. Liming ma mało manę, na nanocenie za 30 sekund, nieśmiertelny. Stracił osłony, stracił pół HP, Malfurion zresetowany. Uświęcenie w ostatnim momencie, świetnie. Vit i Mak wyklikany. Czyżby tego kora trzeba było zostawić, ale nieśmiertelny się przez ten kor już dawno przebija. Shieldów nie ma 50%, to jest po gierce, Wikingowie. Mają pierwszą mapę na swoim koncie, Jewel Plate, 2-1 dla Field Hit, ale to pole bitewnej wieczności po stronie Wikingów.